Uroczyste wydarzenie, natomiast przecież na urodzinach zazwyczaj panuje bardzo rozrywkowa i miła atmosfera. Ja mam nadzieję, że nam uda się wprowadzić tutaj właśnie taką atmosferę i mam nadzieję, że jak jeszcze raz powiem Państwu dobry wieczór, to ja usłyszę tutaj gorące powitanie. Dobry wieczór Państwu! Sala koncertowa Akademii Muzycznej w Katowicach pękała w szwach. Na jubileuszowej gali z okazji 50-lecia GKS-u Katowice pojawiło się wielu znamienitych gości. Przedstawiciele władz samorządowych, sponsorzy, byli i aktualni pracownicy klubu, piłkarze, trenerzy i kibice. Gratulacje z okazji 50-tki GKS-ie składali m.in. wiceprezydent Katowic Krystyna Siejna i Jan Klimek, prezes Rady Nadzorczej Katowickiego Holdingu Węglowego, jednego ze sponsorów klubu. Dzisiaj jest wieczór tego klubu, wieczór jubilata, wieczór tego, który ma 50 lat. I nie dość, że ma 50 lat, to wygląda i ma się świetnie. Przede wszystkim dziękuję za 50 lat. I te podziękowania należałoby skierować do bardzo wielkiej rzeszy ludzi. Tych, którzy klub tworzyli, którzy go kształtowali, wzmacniali, prowadzili, którzy byli mu wierni jak kibice, którzy swoim wysiłkiem, swoim doświadczeniem, swoim umiłowaniem tego sportu spowodowali, że nazwa GKS Katowice do dzisiaj jest żywa i do dzisiaj budzi bardzo pozytywne emocje. Ale myślę, że tak jak dzisiaj na tej gali, na tym jubileuszu zebrała się rzesza nas wszystkich, którzy jednym słowem określeni, możemy się nazywać przyjaciółmi GKS-y. Życzę, aby na te kolejne 50 lat jeszcze tłumniejszy krąg ludzi otaczał ten klub i działania, które są w nim prowadzone. Cieszymy się. Mówię to w imieniu całego zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego i ze mną tu przebywającego pana prezesa Romana Łoja, że jesteśmy dzisiaj na tych uroczystościach. Katowicki Holding Węglowy to firma społecznie odpowiedzialna. Ja cieszę się, że zarząd zdecydował się wpisać w swoją strategię coś, co nazywa się społeczną odpowiedzialnością w biznesie. Bo tam jest zapisane, że Katowicki Holding Węglowy nie tylko będzie pomagał tym najbiedniejszym, potrzebującym, ale również będzie wspomagał kulturę i sport. I z tego miejsca, w dniu tak uroczystym dla Was, w imieniu zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego, w imieniu pana prezesa Romana Łoja i w imieniu swoim jako szefa Rady Nadzorczej, chcę Państwa poinformować, że mamy świadomość, że nie tylko od 1964 roku kopalnie zawsze stały blisko górniczego klubu, ale zarząd podjął decyzję, że chcemy wrócić po paru latach nieobecności i swoje produkty reklamować poprzez Górniczy Klub Sportowy. Uroczyste spotkanie było okazją do wspomnień i przypomnienia historii klubu. Jednym z najbardziej oczekiwanych momentów był wybór trenera 50-lecia i złotej jedenastki. Trenerem jubileuszu został Alojzy Łysko. Alojzy Łysko.
mają urodziny 50-lecia, to już dawno nie. W skład Złotej Jedenastki weszli Jojko, Szewczyk, Piekarczyk, Marek Świerczewski, Ledwoń, Widuch, Kucz, Piotr Świerczewski, Roter, Furtok i Koniarek. Z gorącym przyjęciem kibiców spotkał się Jan Furtok, piłkarz ze słynną dziewiątką na koszulce. Zdobył z GKS-em Puchar Polski w 1986 roku. Emocje już ostatnie, bo miejsce na boisku też jest ostatnie. Nie mogło być inaczej. Jan Furtok. Dziękuję bardzo za oklaski. Ja myślę, że to wszystko zostało powiedziane, no ale chciałbym podziękować rzeczywiście takim ludziom jak moi trenerzy, bo rzeczywiście było dużo, nie wymienię wszystkich. I dziękuję bardzo trenerze Żłudzie. Trenerze Łysko, dziękuję bardzo. I trener Podedworny, tak? Nie ma dzisiaj go, ale bardzo dziękuję. Bo nie chciałbym wymieniać innych trenerów, bo dzisiaj nie skończyli. No, przede wszystkim kolegom z drużyny, bo to rzeczywiście piłka nożna jest taką grą, że to jest drużynowy sport i bez nich nie dałbym sobie rady. Także dziękuję wam wszystkim, którzy ze mną grali i podawali mi te piłki, bo bez was nie dam rady. Nie dam rady. Jednym z najbardziej emocjonujących momentów była projekcja filmu, na którym Tetiana Galicyna, zwyciężczyni 6. edycji programu Mam Talent, maluje piaskiem symbol GKS-u. Thank you.
katowicka Gieksa w pięknym stylu weszła w drugie 50-lecie. O jubileuszu pamiętał również Polski Związek Piłki Nożnej. Rudolf Bugdow, członek zarządu PZPN-u, wręczył pamiątkową paterę prezesowi Gieksy. Wręczę panu prezesowi okolicznościową paterę, a od Śląskiego Związku Piłki Nożnej mamy też ładną plakietkę. Bardzo proszę, panie prezesie. Od PZPR-u. A ta plakieta od Śląskiego Związku Piłki Nożnej. W Katowicach kibice od zawsze byli z Gieksą. Wspierali swój klub. Historia pokazała, że fani nie zostawili swojej drużyny w trudnych momentach i potrafili wziąć na siebie ciężar ratowania GKS-u przed zniknięciem z piłkarskiej mapy Polski. Razem z piłkarzami z Bukowej przeżywali spadki, świętowali awanse, pocieszali po porażkach i fetowali efektowne zwycięstwa. Bez kibiców istnienie Gieksy byłoby pozbawione sensu. Dlatego dziękujemy, że na wielu frontach z tak wielkim zaangażowaniem wspieracie GKS-y Katowice.